Dobra, moi drodzy, w takim razie śmigamy dalej. Po ostatnim odcinku skoczyłem na chwilę do tawerny. Oddałem ostatnie nasionka do drzewka, dostałem tam 8000 złota i te delikatne buffy. Tak jest, też się tak cieszyłem. No i dlaczego Fafi jest taki zadowolony? Bo ma, jak widzicie, nowy pancerz, jest na poziomie drugim, troszeczkę go ulepszyłem. Tak samo Risi dostał troszeczkę nowych łachmanków. Rękawicy niestety nie ulepszyłem bardziej, bo troszeczkę mi tam brakowało surowców, ale to może później. Dobra, dobra, już stary, lecimy w takim razie dalej, bo widzę, że nie możesz się doczekać akcji. Let's go. Idziemy do tej wieży. Tego mi właśnie brakowało. Giant Bone Shard. Ha. No dobra, to może później to ulepszę. Na razie kontynuujmy. I won't doubt the chieftains. If they think I'm the one to bring down Thor's tower, then I am the one. Me, Risi the halfling. Makes perfect sense. Dobra, przejdź przez dżunglę. Co ja mam za miecz? Nie to chciałem. Maczugę twoją magiczną. O! Okej. Okay. Jakieś wybuchające główienka jeszcze. Zatruwają. Będy. Okej, stary, musimy cię zmienić, wybacz na chwilę. Rolf, Rolf, Rolf. Otwórz nam, proszę. Thank you. O, masz. Was to już mamy dość. Ups. O, jeszcze jedna skrzynia. No trucizna, trucizna, co zrobisz, stary? Może rozwalisz tamtą skrzynię. Rozglądam się też za tymi wyzwaniami od razu po drodze. Okej, mamy tutaj drogę. Nowe wyzwanie, zapal pochodnie, 4. Kto chce popysku? Ty chcesz popysku. I ty. Kurczę, ja już, wiecie co, Risi jest na końcu, też z prostego powodu, on jest bardzo prosty. Walczymy na dystans. Jesteśmy bezpieczni. Możemy kolesi męczyć, męczyć, powybijać tak wszystkich i mamy spokój. Nie jest to żadne wyzwanie w sumie. Dobra, gdzie te pochodnie tutaj są? Bo wszystkie są zapalone z tego co widzę. A nie, tu jest jedna. Jedna. Dobra, stary, czekaj. Skoczylibyśmy na chwilę w tą stronę. Side quest. Znajdź ukryty skarb. No to szukamy. Tak jest. O. To ciekawe. Stań no na tym. Aha, dobra.
To już widzę, że potrzebujemy byczka i my musimy stanąć. Okej, i teraz pewnie... Nie, zaraz, teraz... Ups, wybacz stary, stań na tym. Ja pociągnę to. A ty zrobisz to. Czy nie? A, jeszcze chwila. Idź tam. A gdzie one są? A, tu! Jeszcze raz. To i to. O Jezu. Za wolno. Dobra. I działaj. O, pędo! Dzięki. I teraz tak. Zapal tam, zobaczymy co się stanie. Dobra, teraz byczka. Zobacz co nam zdziałasz. Coś nam chyba odsłonisz, co? Okej. Ha. Dobra, już czaję. Weź to z powrotem. Muszę najpierw tutaj wejść. Jezu. I teraz przesuń. Nice. Teraz. Ło, ale czemu ty jesteś tutaj? Chłopie. Dobra, zróbmy na razie to. O Jezu. Za szybko! Jezu, za szybko. Aha. Fuck. Nie no, nie nadążą. Cholerstwo jedne, no. Come on! Warety. Ale trudne. Pięć lat później ciebie. Jeszcze a. Fuck. Źle? Znowu źle. Jezu, czy ja to dzisiaj otworzę? Chyba nie. A? I jeszcze to kółko. Kurde mol, za mało czasu.
I kółko. Jest, w końcu. No dobra, tylko... Jak ty teraz stąd to zrobisz? Dasz radę? Przeskoczysz? O, no i dobra. Nice. Jeee. Elder Dragon Scale też nam potrzebne. Łe. W skrzyniach często taka lipa. Tyle musieliśmy tutaj się nabawić z tym mechanizmem. A nagroda w samej skrzyni lipna. Ale za to niezła za sam quest. Wy tu nam nic nie zrobicie, słuchajcie, kurduple. U, złoto. Tak jest, no one will touch us. Teraz, gdzie my mieliśmy iść tutaj? Czy ja tej skrzyni nie brałem już? Widocznie nie. The fallen are here. All the Jotnar who have tried to advance on the tower have been struck down by its thunderous lightning. Ooh. Thor's tower sends energy to outposts across Jotunheim. If the tallest and strongest warriors can't face Thor's tower, how can I? Dasz radę, Risi, spokojnie. Masz nas do pomocy. No. Chodź ty. Come on, bigo. A ja się zajmę tą. No wdepnąłem znowu, niechcący. They have broken Jotunheim open and stolen her riches. Traf 3 cele. I can't carry anymore. Co my tu mamy? Ale widzę, że jeszcze będzie nam klocek potrzebny. Co robi ta dźwignia? Dobra, zobaczymy potem, bo musimy iść po klockę. Będzie nam Brunhilda, której dawno nie używaliśmy, potrzebna, a na razie... Ciebie. A jest tutaj. A tu co za zwierzak potrzebny? Pająk. Steiner, rozgląda się za pająkiem. A w międzyczasie zerkniemy, co mamy tu. Nice. Coś tu mamy? Nic. Tu by trzeba przejść, kurde, ale... A możemy was po prostu... Możemy. No i dobra. Nowy side quest. Zabij... Unulfa, zabij Węgo.
Wengo, Unulf, idziemy po was. Potrzebujemy ciebie. Co to robi? A? O, oh, come on. O Jezu, ile tego. Ciebie. Ciebie też. O rany boskie. Może tak szybciej? O matko. O, for fuck's sake, to będzie trudne. Jeszcze tu mi blokuje. No, come on. Jezu, już to miałem. Jest. Wow. Aha, dobra, idziemy z tym. Dobra, teraz musimy chyba zmienić sojusznika. Na Astrid. O, come on. Jest, Unulf. Mamy cię, Unulf, gnojku. Dobra, Unulf załatwiony. Weźmy sobie jego głowę jako trofeum. Zniknęła, o kurde. Dobra, odpal nam to. Very nice, teraz... Teraz chcemy runę. Z powrotem... No musimy znowu przejść koło tego badziewia. No. What? Działaj! No. Okej, teraz ostrożnie. Go. 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 Jest i Vengo. Vengo, nie pokonasz nas, pierdolo. Przyszliśmy po twoją głowę. Nice. No i mamy to. Orle pióro, ametyst. Dobra, fajnie, fajnie. Coś tu jeszcze? Nie. Wracamy, to bierzemy tego klocka w takim razie. Smocze jajco. Dawno żeśmy dziewczyno cię nie używali, Brunhilda. Dawaj, bierz to. Ubawisz się klockiem. Jezu. Nie zauważyłem, że stoję w tym badziewiu. I chodź z tym. Tu go ustaw, zobaczymy, co się stanie. Musimy iść na środek. No musi tam przecież jakoś będą nam tutaj te wysuwające się bolce blokować ten mostek. Hmm.
Możemy iść tam, ale mamy iść do środka, czekaj. To teraz podnieś. I teraz chyba możemy śmigać we właściwym kierunku. Tam jest jakieś skrzynie po bokach są jeszcze. Tam trochę drewna, wyzwanie na pochodnie. Same skrzynie, ale... Dobra, może później po te skrzynie zajdę. Chociaż widzę, że... Zaraz. My tu musimy chyba jednak... Bo tu jest jeszcze most do wysunięcia. Czyli inaczej. Inaczej. Sprawdźmy tu po lewej. Nie, kurde, nieźle. Weź go. Ustaw. Zobaczymy najpierw, czy tam coś jest poza tymi skrzyniami. Czy są to jakieś mechanizmy? No jest wajcha. O Jezu. Matko Boska. I ciebie? Nie. A i H. A i ciebie. Dobra. Zapal 4 pochodnie. Nie, dziękuję, nie teraz. I to. Dobra, i stąd damy radę. Tak średnio, bo nie widzę, co mam odpalić. No właśnie, może być problem stąd. Ale czy tam nie ma jeszcze jednej wajchy z drugiej strony? The path leading to Thor's tower is on the far side of this ravine. Nie, teraz chyba możemy iść tam na środek. Dobra, to... Tak, teraz... Tak i podnieś. Okej. I co ty chcesz? Aha, kółko. A... Jezu, kółko. Boże, gdzie ono jest? A, prawie. Źle? No i kółko. Jest. No tak. Ale tu już, jak chcecie powalczyć, to musicie mocniejszych gości wystawić. Rysi jest za mocny na coś takiego. Wiesz co? Może weźmiemy naszego smoczka. Swoją drogą masz trochę leczenia. Łuka siorka.
Maybe there's some warrior in me after all. Rissi, ty jesteś najlepszym bojownikiem. Nawet dojść do ciebie nie mogą, tak ich rozwalasz szybko. Wyjście z obozowiska, okej. Okay. No i znowu będzie walka jakaś jebitna. Come on, jestem gotowy. Tak pojedynczo będą wskakiwać? Come on. Co to jest dla nas? Co to jest? Ragnar the Marauder. Się nawalczył? Ile was tu będzie jeszcze? Zygmunt. Chodź Zygmunt, chodź no, spróbuj podejść. Masz z maczubi. O, Thorir. Wiesz co? Nie, nie revival. Masz frenzy. No i dawaj te gały. Jest następna kość giganta. Oj, coś czuję Rissi, że po najbliższej zapisie troszkę cię ulepszymy. Ile dobra. Okej. No to dalej w drogę. Do ruin Utgardu. O kurde. Jesteśmy po kolana w wodzie. Nice. O kurde, jaka wieża. Look at the size of Thor's tower. How can I possibly bring that thing down? Damy radę, Rissi. Those are cannons on the wall. Dobra, to jest tak powolne. Spokojnie, Rissi, spokojnie. Oni są tacy powolni, że spokojnie sobie podejdziemy. Jeszcze możemy stanąć, pomachać. Dobra, żeby nie kusić losu. No tak. Masz frenzy od razu. Ładnie go spaliłeś. Już? I'm in. The chieftains were right. I'm too small for the tower to detect me. No tak, Rissi jest za mały i wieża go nawet nie widzi. Wiesz co, masz jeszcze jedno frenzy.
Dziabaj go. Masz jeszcze leczenie? Twoje gały będą nasze. Dawaj. Nice. Do góry tutaj? Okej, okay, jeszcze wyżej. Tu mamy jakiś... Zaraz, czyżbyśmy znowu... O! Chyba tak jak Frodim będziemy... Będziemy strzelać z tych dział znowu. Czy mi się wydaje. Wygląda na podobny mechanizm. O tak. Oh yeah. Dwa działa mamy tym razem, zajebiście. O, jak przytrzymamy, to się powiększa pole rażenia. Wow, zajebiste. Kurde, to będzie trudniejsze. Bo trzeba to tak trochę ładować. Oni też w miarę szybko podchodzą. Pełna moc. No dawaj. No źle. Jezu. Nie. Kurde, za czułe to jest, powiem wam. Dawaj. No, czułe strasznie. Trudniejsze o wiele niż tamta. Poczekajmy. Niech ich wejdzie jak najwięcej. Jezu. Holy shit, to jest mega trudne. Jeszcze ciebie. Kurczę, po lewej stronie to już jest tragedia. Trzeba tej lewej pilnować. Kurde, lewa. Holy shit, to jest za trudne. Jezu. Prawa.
Ale żeś... Jest? Ledwo, ledwo. O nie. Rixi, trzymaj się. O nie, nie, nie. Nie! Nie mogę nic zrobić. O, Rixi daje radę. Nice, nice, nice. Wow. Yeah. Nice, Rixi. Kamień odwagi. Mamy to. Chyba finałowy w takim razie. Dobra, widzę, że mamy zagadać z Lokim. Zapewne chodzi o nasz kamyczek. To mi wyglądało, słuchajcie, na ostatni kamień już zdobyty. Trochę ta Rixiego historia jest trochę krótsza, trzeba przyznać. Myślę, że zanim pogadamy z Lokim, bo nie wiem, co się teraz wydarzy, jak to jest ostatni kamień, nie wiem, czy mu nie odwali. Także zrobimy sobie tutaj przerwę i zobaczymy, co się stanie w kolejnym odcinku.